Halo, halo, witam was moi kochani bardzo serdecznie, jestem Marcisowo, to jest ścierwojad. Ścierwojada już nie ma. Słuchajcie, zrobiłem dość gruntowną, bardzo ważną rzecz. A mianowicie, sprzedałem wszystkie żarcia, jakie miałem, wszystkie pozostałe mikstury poza najsilniejszymi, jakie były, czyli... Inaczej, kupiłem 333 najsilniejsze mikstury, jakie są w grze. A przynajmniej na ten moment. Znaczy najsilniejsze mikstury, jakie miał Riordian, kosztowało mnie to 16 tysięcy. Wydałem za to... wymieniłem za to wszystkie przedmioty, jakie mieliśmy. Wszystkie trofea, wszystkie starsze słabsze mikstury, wszystkie żarcia, wszystkie niepotrzebne nam artefakty. Żadnych run nie miałem wtedy. Pancerzy też nie. Bronie. I wyszło. I jeszcze dodałem tysiaka. Oraz 30 najmocniejszych napojów przyspieszających. Więc myślę, że takie gruntowne przygotowanie do zakończenia gry jest już wykonane. Jest jeszcze widzę, że on ma bardzo fajny miecz na plecach, więc... Pokaż, co tam masz. Widzę, że masz dużo rudy. Co ty tutaj masz? Jest w końcu wściekła stal. 90 punktów obrażeń. Tak, tak i jeszcze raz tak. Oddaję ci całe gówno, jakie mam. I... dopłacę... odejmijmy z... tyle bryłek. I teraz przytrzymując shift oraz control mogę wrzucać po stówce. Dobra, załóżmy ten miecz. Jest w końcu mocniejszy od naszej broni. I jest dość piękny. Wypróbujmy go na goblinie. Goblin nie ma szans. I dobrze, więc w tym momencie wypijmy może miksturkę, która daje nam 5-minutową prędkość zapierdalania równą byciu zajebistym. Prawie zabiłem go na hita. Prawie. A dobra, to jest nieważne. Najważniejsze, że mamy w końcu broń, która jest mocniejsza od miecza blizny. No, orkowie. Panowie orkowie, którzy nie pilnują jeszcze. Gdzie ja jestem? To nie jest miasto orków. Wiem, co to jest. To jest orkowy amfiteatr. Czy jak to coś się nazywa? Ogólnie to miejsce chyba też miało być miejscem jakiegoś questa. Ale jak wiecie, Gothic 1 miał źle ustawioną datę premiery, więc... paru rzeczy twórcy nie mogli do gry wrzucić albo wyrzucili, ponieważ nie pasowała do gry i nie było czasu na parę zmianek. No, jest to coś w rodzaju orkowego amfiteatru. Z małym grobowcem czy czymś tam, wokół którego leżą mikstury. Jak widzicie, średnio to pasuje do gry. Więc no, z jednej strony możemy się cieszyć, że twórcy pozbyli się czegoś, co nie pasowało do gry. Takie popierdółki leżą w skrzyni. Czy niezbędnik początkującego gracza. Niewykończony miecz, trochę bryłek, wytrych. Zwój z kulą ognia. Parę strzał,
i ruda. Ewentualnie wyszczerbiony topór. Dobra, to jest wszystko, co tutaj mają. A więc możemy zapierdalać do miasta. Oczywiście miasta orków. Które znajduje się zupełnie inną stronę. Tędy też nie. Dobra, nie próbujemy łazić po górach, bo to się może skończyć urazem kończyn. Zabijmy ścierwojada. To jest piękne w Gotiku. To jest coś, czego nie może, czego nie uświadczycie na przykład w Oblivionie, którego się za to hejci. W Gotiku nie mamy... W Gotiku świat nie leveluje razem z nami. W Gotiku od samego początku macie... Widzicie, że tam są orkowie, tam są ścierwojady, którymi możecie się teraz zająć. Tam jest las, w którym żyją aktualnie wilki. A tam jest troll, do którego nie macie co podchodzić. I on tam będzie od samego początku gry. Trochę nam zajęła ta walka. Oj, panie bezimienny, co pan robi z tym mieczem? Mogę to jeszcze raz wykonać? Mogę. O, widzę szamana. To jest nasz przyjaciel Urszak. Urszak pozdrawia przyjaciela. Przyjaciel ma ulumulu. Dobrze. Przyjaciel trzyma ulumulu, jak przechodzi przez most. Jak się masz, przyjacielu? Urszak zdrowy. Urszak potrzebuje ulumulu dla siebie. Może z ulumulu Urszak pójdzie do domu. Przyjaciel przyjdzie, jak pomoc potrzebna. Trzymaj się. Widzę tam w oddali jaszczura. Co robisz tak blisko miasta? Urszak obserwuje braci w domu. Urszak boi, że Kruszak niedługo obudzi. Urszak zaczeka. Jak Kruszak obudzi, Urszak zaatakuje. Śniąc ma się wkrótce przebudzić? Obyś się mylił. Zważywszy wszystko, czego dowiedziałem się o tym demonie, wolałbym, żeby się zbyt szybko nie budził. Podczas naszego ostatniego spotkania powiedziałeś, że twoi bracia zamknęli wejście do świątyni. Bracia Urszak zamknęli świątynię bardzo mocno. Przyjaciel tam nie wejdzie. Przyjaciel musi użyć magii braci, co są syn ducha jak Urszak. Gdzie mogę znaleźć taką magię? Musi iść do jaskini braci, którzy są syn ducha jak Urszak. Ale trzeba uważać z magią. Bracia Urszak nie lubią. Ulumulu nie pomoże, jak przyjaciel użyje magii. Przyjaciel musi zabrać figurkę. Figurka otworzy wejście do świątyni. Dobrze. Najpierw zajmę się jednak tym ognistym jaszczurem. Bo wiecie, ekspy, ekspy, ekspy. A jeszcze tylko troszeczkę. A zdobędziemy czwarty poziom magii ognia. Czwarty krąg magii. A co za tym idzie, będziemy mogli używać w końcu ognistej burzy. I paru innych zaklęć. Które tylko jest taki problem, że ja nie wiem, gdzie mógłbym je kupić. Wiem, u Xardasa. To Xardas miał zaklęcie zmniejszenia potwora. Aha, teraz wszystko się zgadza. Możemy lecieć dalej. Dobra, zakładamy ulumulu. Moi drodzy, ulumulu.
I wchodzimy. Przy okazji safe numer 2. I wchodzimy. Dzień dobry, chłopaki, siema, ziom. Najwyraźniej działa. Co ten robił? Co on jeszcze robi? To nieźle. Mogę z tobą pogadać? Nie mogę. Ale mogę sobie otworzyć bramę, co nie? Nikt cię nie wkurzył. Najwyżej będzie za mną latał i mnie wkurwiał. No spierdalajcie. Czekaj, tutaj orkowie sobie tańczą. Tutaj sobie ork pije. Tu sobie ork je. Tutaj ork pije. No zupełnie jak u nas. To są... No prawie jak ludzie. Tutaj mamy... jakąś dziurę. Z wodą. Tam orki. A tutaj, moi drodzy, stoją strażnicy. A za strażnikami stoją szamani. A tam na górze, moi panowie, jest figurka. Widzicie ją? O, jakoś tak, żebym mógł... O! Tam jest figurka. I żebym mógł tą figurkę zabrać, muszę wejść tu. Odpierdolić zaklęcie telekinezy. Kurwa, mnie ten ork zaraz go zajebie. Kruszkarok. 75 obrażeń. Wielkie bydle, będące młotem, ale niestety słabsze od naszej broni. Przypominam, nasz miecz, czyli gniewna stal, z tego co pamiętam, ma obrażenia na poziomie 90. Ciemno to w chuj, ale nie mogę odpalić pochodni, ponieważ no... nie mogę odpalić zaklęcia światła. Ale bo przynajmniej tak mi się wydaje. Bo orkowie nie lubią tego. Otwórzmy sobie to tutaj więzienie i mamy mściwą stal. Jeszcze lepsza broń? Jeszcze lepszy miecz od naszego. 92 obrażeń. Przy okazji tu było też wejście do drugiej komnaty. Ja chcę od was... Dlaczego się nie otwiera? Tam w ogóle coś jest? Nic. Zabiję tych dwóch debili. Tu już nic nie ma. Nie no, ja zabiję tych orków, bo... exp. A exp jest najważniejszy. Ja w ogóle zabiję wszystkich orków. Bo w ten sposób będzie po prostu łatwiej się dostać do środka. Z tego co wiem, nie da się w ogóle rozwiązać tego bezkrwawo. Jest róg. Jest w ogóle fotel orka. Są tutaj takie podpory na ścianach, jak na przykład w... Na bagnie stały takie dwie. Co się rozwodziłem, że może to było jakiś pomysł na to, żeby postawić takie stojące teleportery. Zamiast tych run teleportacyjnych. Ale twórcom nie starczało czasu. Mogło tak być, moi drodzy, mogło tak być. Wejdźmy tutaj. Tutaj mogą być na przykład...
na przykład komnaty szamanów. I na to wygląda. Co tu jest? Mikstury. Przydatna rzecz, ale mam już ich 333. Chyba. Nie, 36. Gdzie teraz? Teraz tutaj. Mamy skrzynię. A tu zioła. Gdzie są te zaklęcia orków? Jeszcze jedna chata powinna być tu może. Dawać mi zaklęcia. Są. Przemiana workowego psa. Uzdrowienie. Światło. Deszcz ognia. Deszcz ognia. Kula ognia. Orkowe zaklęcie teleportacji. Aha, czyli nie muszę używać telekinezy i kurwiać orków tym, że zabrałem im statuetkę. Mogę się teleportować na drugą stronę. Tego ich śmiesznego porta... tych ich śmiesznych wrót. Ale ja tego nie chcę robić. Dlaczego? Bo ja chcę ich wszystkich zabić. Schowam się tutaj. Tu zrobimy sobie taką bazę wypadową. Zapiszmy na trójce. I na dwójce też. Zakładamy mściwą stal. Dzień dobry panowie. Daj mi chwilę, żebym cię mógł zabić. Dziękuję. Kurwa! Największy problem z orkami, jeżeli dasz się im zaspamić w jedynce, to jest już po tobie. Dobrze, że w dwójce jest już to poprawione. Może zacznę od... wesołego pana piorunka. Nie. Przeżyłem. GG. Moi panowie, GG. I panie też. Zachęcam wszystkie panie do napisania w komentarzu, że mnie oglądają. Teraz tak, weźmy sobie dwóch, co najwyżej. Dobra. Ta broń. Który to jest agasz? To jest agasz. 60. Topór na długim trzonku. Czyli bodajże berdysz? Nie, berdysz to już w ogóle jest inna bajka. Długości trzonka. To może być. Nie no, z broni toporowatej na długim trzonku jedyne co mi przychodzi do głowy to to właśnie berdysz.
No trochę to to nam zajmie. Tak trochę to jo. Ale nam mało życia regeneruje to mięso już. Ale w sumie to nie aż tak mało. Jakbym miał się cały leczyć, to na pewno bym tego nie robił. 350 punktów życia. O, rozdzielili się. Chodź drugi. Dobrze. Teraz największy problem. Szamani. Burza ognia. Maksymalny koszt many 10. Zobaczmy, może to się udać. Może to się udać. Ile mamy many? Akurat 10. Ciekawa sprawa, skąd mam te kolejne 10 punktów many. Jebnijmy w jednego szamana. Oni wszyscy zaczęli się napierdalać, nieźle. Zaczęli się nawzajem między sobą napierdalać. Dzięki temu możemy się schować. Wypić parę mikstur. Jedną taką, co by parzyście były. Chowamy się za filarem. Bierzemy piorun kulisty w dłoń. Chowamy się. I jeszcze raz. W ogóle nie dostaje wpysk. Zabity. Piorun runiczny nie działa. Piorun kulisty nie działa. Jeżeli zastanawiacie się, co ten ork robi, to powiem wam, że nie wiem. Najpewniej się modli, trzymając w ręku swój kostur. Ale mam już tych ich broni. Bym nawet powiedział, że w chuj. Znowu mam deszcz ognia. Pod ręką, no. No panowie, no bez śmiania. Panowie, mogę was zaznaczyć? Mogę. O kurwa. Rozkurw. Ła. Chuju, to bolało. Mogę zabrać wasze runy? Mogę, kula ognia. Dobrze. Mogę też zabrać ich pały, które w ogóle nic obrażeń nie zadają. Ale mimo to można je założyć. To jest dziwne, bo... po ich statystykach można zobaczyć, że to w ogóle nie jest broń. Ale nie martwcie się, jest broń. Proszę bardzo, oto dowód. Zadaje ona całe 0 obrażeń. Chodźmy dobić resztę orków. A dodam, że jest ich jeszcze trochę. Skaczcie do mnie, skaczcie. Dajcie mi te wasze krużwaroki. Nie! Szybko leczyć się, leczyć się.
tego co słyszę, orkowie już do mnie idą. Moje okazanie bycia niemiłym już rozeszło się wśród orkowych żołnierzy. Ile jeszcze do levela? Jeszcze tylko 1000. Weźmy może światło. Co byście tam coś widzieli na ekranach? Gini. Bum, bum, gin, orku, gini. Przy okazji spotkał nas level. Powiedzieliśmy mu cześć. Idzie dwóch. Staw mnie. Nie! Kurwa. I wyłączy nam się zakręcie światła, bo zakręcie światła jest niestety... No. Niestety się wyłącza. Raz trzech mnie akurat zauważyło, zajebiście. Po co walczyć z dwoma workami, skoro można walczyć z trzema? Nie! Już zaczęli mnie spamować. Goni mnie jeden. Nie! To będzie skomplikowana akcja. Gruba akcja. Ciekawe ile doświadczenia w ogóle z tego zdobędę. Stawiam na coś około 30 tysięcy. To był orkowy... No nie, więcej ich. Ja chcę się wyleczyć. Przy okazji, skoro mamy czas i możemy, to wymienię piorun kulisty, który mam ustawiony na zakręcie ofensywne. Znaczy to zabrzmiało tak, jakby w Gothicu była jakaś osobne sloty na zakręcia ofensywne i defensywne. Ja po prostu wymienię miejscami zakręcie piorunu kulistego z kulą ognia. Bo piorun kulisty ma 20 obrażeń. Na ma 1 punkt many. A kula ognia 30. Więc wiecie, przy użyciu jednego punktu many to jest mało. Mała różnica, ale gdy użyję 10 punktów many maksymalnych, to to już jest, panowie, różnica między 200 punktami a 300 punktami. Zatrzymałem się na, tak jakbym musiał pomyśleć nad tą liczbą. Arcisławie, uspokój się, bo stwarzasz pozory bycia idiotą. Nie, spałować mnie. Patrz jak urywam rączki twojemu koledze. Ty będziesz następny.
Mordor! Mam nadzieję, że nasz przyjaciel szaman nie będzie miał nam za złe tego, że wybiliśmy całą populację jego miejscowości. Tak stwierdza, a może mnie już tak nie na... że to... a może to już nie jest tak, że mnie nienawidzą w tej wiosce? Będzie chciał przyjść, a tu patrzy, a tu nikogo nie ma. Goni mnie już chyba tylko jeden. Drugi. Nie spamuj! Nienawidzę spamujących orków. Zapiszmy szybko. Ha! Wiedziałem, żeby zapisać. Ale problem jest taki, że karą śmierci jest to, że nie zapisał nam się za aktywowany czar światła. Wypijmy wszystkie słabsze mikstury. Na znak tego, że są nam już niepotrzebne. I plujemy na nie totalnie. Dobrze, wybiłem już wszystkich poza tym jednym rodzynkiem. Wypróbujmy na nim moje zaklęcie kuli ognia. Ale żeby to zrobić, musimy się od niego oddalić na odpowiednią odległość. Kurwa! Dlaczego, panie Beziosławie, musiałeś się zabić? Ten odcinek zajął nam 33 minuty w tym momencie i wszystko wskazuje na to, że będzie zajmował jakieś 35 minut. Nazwę go po prostu rzeź. Bo nie mam innego słowa, żeby określić to, co tu się stało. Tak będzie. Dzień dobry, panie orku. Dobra, ja się jeszcze wrócę do magów wody. Za potęgę magii! Panie Satura się... może pan tego nie zrozumie, ale dostałem takie info, wie pan. SMS-a dostałem, że mogę już się uczyć czwartego kręgu magii wody. Jestem gotowy do przystąpienia do czwartego kręgu. Ukończyłeś już pierwsze trzy kręgi. Nadeszła pora, byś zgłębił prawdziwą naturę magii. Magia runiczna jest zaklęta w kamieniu. W końcu runy to fragmenty magicznej rudy. Tej samej rudy, która wydobywana jest w kopalniach. Z pomocą bogów runy nasycane są magią w naszych świątyniach, stając się narzędziem naszej potęgi. Z twoją znajomością magii runicznej cała wiedza zgromadzona przez wszystkie świątynie w tym królestwie stoi przed tobą otworem. Pamiętaj, poznanie natury magii jest kluczem do poznania natury potęgi i władzy. Został nam już tylko piąty krąg. Chciałbym nosić szatę arcymaga wody. Twój czas nadszedł. Jesteś godzien, by od dziś nosić szatę arcymaga wody. Dziękuję. Obyś wrócił cały i zdrowy. W ten oto sposób zdobyliśmy
najlepszą szatę maga. Znaczy nie najlepszą, bo jest jeszcze jedna. Ale może nie wyprzedzajmy faktów. Jakbym tą szatę miał wcześniej, jakbym miał wcześniej odłożoną odpowiednią ilość punktów, to bym tą szatę nosił zamiast ciężkiego pancerza najemnika. Naprawdę ma tyle samo obrony przed pociskami oraz bronią. Ma większą obronę od, na ogień o 10. Ma o 20 więcej obrony na magię. Dobrze, zostańmy przy naszej szacie. Przy naszej zbroi. Tego co mi się wydaje, tutaj nic nie będzie możliwe do kupienia już. Znaczy przydatne do kupienia. A więc zakończmy ten odcinek może tutaj. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapki w górę, łapki w dół. Ja byłem Marcisław, wy byliście wy, a to był Gothic 1. Trzymajcie się. Trzymajcie się, no i cześć.